Po kilku miesiącach już od objęcia urzędu prezydenta, ponad pół roku, przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i sformowaniu rządu, to było oczywiście już nie tak dawno, ale także upłynęło już ponad 3 miesiące przez panią premier Beatę Szydło. Kwestia nowej polityki historycznej staje się kwestią praktyczną i to jest bardzo dobry objaw, że zarówno ze strony, czy przede wszystkim ze strony pana prezydenta, jak i ze strony rządu jest wiele, bardzo wiele, nie tylko dobrej woli, ale determinacji, żeby tę politykę historyczną w ogóle zacząć. Sami państwo wiecie z doniesień codziennych, jak bardzo jesteśmy pod brzemieniem takich codziennych wyzwań połączonych ze szkalowaniem dobrego imienia Polaków w Polski, w połączeniu ze zniekształceniami obrazu historii, przede wszystkim II wojny światowej. To jest oczywiście bardzo przykre, ale nie jedyne i być może nie najważniejsze nawet zadanie, które stoi przed polityką historyczną państwa. Mówiliśmy o tym, że najważniejsze jest, by wypracować długofalową strategię takiej polityki, by ona nie była tylko reaktywna. Oczywiście bardzo ważne jest stworzenie mechanizmów, co tu dużo mówić, finansowych, żeby stać było państwo polskie na usługi międzynarodowych, zagranicznych, najlepszych firm adwokackich, prawnych, które mogłyby ścigać, a to jedyna skuteczna metoda za granicą, przez pozwy przy użyciu no właśnie solidnych firm prawniczych, tych, którzy używają takich określeń jak polskie obozy zagłady czy polskie obozy koncentracyjne, a co systematycznie, jak wiemy, wraca do nas w coraz bardziej absurdalnej postaci, jak choćby ostatnio w postaci opowieści o polskim SS. Jeszcze takiego zwierza nie było w historiografii, ani nawet fantazji. W demonologii, powiedziałbym, post-drugowojennej, no jak widać, świat idzie z postępem. Świat nienawiści do Polski i głupoty. A więc to jest jedna strona zagadnienia, ale ważniejsze jest to, byśmy potrafili mówić mądrze, opowiadać nie tylko słowem, ale i obrazem dzieje Polski Polakom, młodym Polakom, kolejnym pokoleniom Polaków i żebyśmy umieli przekonać tych, którzy nie bardzo są przekonani do naszej wspólnoty. Mieszkają tutaj obok nas i są pełnoprawnymi współobywatelami, a jednak nie czują się zadomowieni w polskiej historii, uważają za ciężar, garb, za obciach, mówiąc językiem kolokwialnym, współczesnym, ale jako nasi współobywatele mają prawo pełne, tak jak my mieliśmy prawo wcześniej pełne do naszego zdania, tylko ono nie było szanowane przez państwo. Oni dzisiaj mają prawo do tego, by do ich zdania nawiązać i próbować je nie siłą, ale rozmową, perswazją, opowieścią zmieniać. To jest jedno zadanie. Drugie zadanie to jest oczywiście kwestia poprawy, systematycznej poprawy wizerunku Polski za granicą. Scenariusz dzisiejszego spotkania plenarnego wyglądał w ten sposób, że były dwa głosy zagajające w tej pierwszej części związanej z wewnętrznym adresatem polityki historycznej, gdzie jako pierwsza głos zabierała pani Elżbieta Herezińska, autorka popularnych powieści odnawiających na swój bardzo oryginalny sposób i wciągający dziesiątki tysięcy czytelników, przede wszystkim obraz historii Polski wczesnośredniowiecznej. Autorka starała się przekazać tę myśl, że aby trafić do młodego pokolenia, nie można nadużywać patosu. I to jest oczywiście słuszna uwaga i ona bardzo zgrabnie, bardzo pięknie została rozwinięta przez panią Herezińską. Zachęcam tych z państwa, którzy będą mieli czas i ochotę do obejrzenia tej długiej jakby debaty, którą zainaugurował jej głos oczywiście po wystąpieniu wstępnym pana prezydenta Andrzeja Dudy na stronie prezydent.pl. Potem ja zabrałem głos z góry, jakby nastawiając się na lekką polemikę z panią Herezińską, tylko w tym zakresie, że mianowicie z pewnego elementu patosu w naszej opowieści historycznej adresowanej do nas samych, do Polaków, do obywateli tego kraju, nie możemy zrezygnować.
Oczywiście rozumiem rację formy, która powinna być atrakcyjna, która nie powinna przygnębiać opowieścią o klęskach, o ofiarach, ale jednocześnie mamy pewne zobowiązanie wobec ofiar, które zostały poniesione dla polskości i sama pamięć o nich nie jest wyrazem sztucznej, zewnętrznej, odgórnej polityki państwowej, wręcz odwrotnie, jak wiadomo, w ostatnich latach realizowano politykę świadomego odwracania się od ofiar, od martyrologii we wszelkich jej aspektach polskich. Państwo polskie taką politykę realizowało i to ludzie oddolnie, społeczeństwo, różne grupy pamięci upominały się same o tę pamięć, właśnie ofiar najbardziej. Przecież nie byłoby fenomenu sukcesu Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gdyby nie inicjatywy dziesiątków, a potem tysięcy, a potem dziesiątków tysięcy, przede wszystkim młodych ludzi, którzy skrzyknęli się, by tę inicjatywę nieść. Tu oczywiście hołd należy oddać temu, który najbardziej się może przyczynił do ożywienia tej pamięci, czyli świętej pamięci Januszowi Kurtyce, najpierw jako prezesowi oddziału krakowskiego IPN, redaktorowi naczelnemu specjalnego czasopisma poświęconego tej części naszej historii, wolności i niezawisłość, i no, takiemu, można powiedzieć, najwierniejszemu kustoszowi pamięci o tej najtragiczniejszej karcie historii komunistycznej władzy w Polsce i najbardziej bohaterskiej karcie oporu przeciwko tej władzy właśnie w drugiej połowie lat 40. A więc trzeba przypominać o ofiarach, dlatego że ludzie tego chcą, że to jest w naszym instynkcie, że to jest odzwierciedlenie naszej etycznej natury, iż ból zadany, ofiara, śmierć poniesiona w sprawie wspólnoty czy w związku ze wspólnotą, do której czujemy przynależność, domaga się przynajmniej pamięci. Jeżeli nie zadośćuczynienia, bo do tego często nie jesteśmy przecież zdolni, to przynajmniej pamięci. I ta pamięć odradza się paradoksalnie, nawet wtedy, kiedy nie jest przekazywana przez państwo, daje o sobie znać. Po prostu, że jesteśmy ludźmi i że nie chcemy zapomnieć o innych ludziach, którzy po to, żebyśmy, jak to Norwid kiedyś pięknie powiedział, żyli, będąc wyżsi, szczęśliwsi, oni polegli w walce o to właśnie nasze lepsze jutro. To stwierdziwszy, mówiłem także o innych oczywiście aspektach polityki pamięci, o innych kręgach pamięci, z tym kręgiem najważniejszym związanym ze świętością, religijnością, duchowością, której rocznicę będziemy obchodzili w tym roku już za 2 miesiące, w połowie kwietnia, 1050. rocznicę, kulturę, jaka została nam przyniesiona wraz z chrztem, kulturę europejską, w którą Polska została wraz z chrztem wszczepiona, europejską w swoim fundamencie, czyli chrześcijańską, czyli sięgającą korzeniami antyku greckiego. Tę kulturę, od której odcięła się całkowicie, świadomie i z wielką determinacją współczesna Europa. Dalej oczywiście to jest kwestia, czy krąg pamięci związany z, no, co tu dużo mówić, także ważnymi, a zapomnianymi, jakoś spychanymi na margines naszej świadomości historycznej aspektami polskiej obecności w historii. Polski dorobek naukowo-techniczny, o tym mówiło na naszym spotkaniu dzisiejszym dwóch bardzo zasłużonych naukowców, którzy przypominają właśnie ów dorobek. To był pan prezes Michał Klejber, prezes Polskiej Akademii Nauk, były już prezes pan, który zwraca uwagę na to, jak mało my dzisiaj pamiętamy o tym ogromnym dorobku. Komu mówi coś nazwisko Paweł Baran, prawda? A to jest twórca odkrycia na miarę Kopernika, właściwie ojciec założyciel internetu światowego, prawda? Czy z kolei mówiący po profesorze Klejberze, profesor Orłowski, autor, redaktor zbiorowego wysiłku wielu autorów, ogromnego czterotomowego słownika polskich naukowców i techników obejmującego ponad 1200 biogramów,
i ich wkład w naukę światową. Profesor Orłowski przypominał z kolei, jak 20 parę lat temu Ted Turner, właściciel stacji CNN, no, żartował sobie z Polaków wciąż jeszcze na fali występujących wówczas w Ameryce i odnawiających się niestety od czasu do czasu po dzień dzisiejszy Polish Jokes. Taką właśnie oto uroczą anegdotę, że polski wykrywacz domin to po prostu stąpanie nogą po ziemi, prawda? Tymczasem zwrócił uwagę profesor Orłowski, że gdybyśmy wtedy, czyli 20 parę lat temu, pamiętali o tym, że odkrywcą najskuteczniejszego w czasie, wynalazcą najskuteczniejszego wykrywacza min działającego w czasie II wojny światowej był Polak i opatentował go z zastrzeżeniem nazwy Polish, prawda, jako członu tej nazwy, że to jest polski wykrywacz do min, no to mielibyśmy skuteczny argument niż tylko jałowe protesty ambasady czy środowisk polonijnych, nie mających tego argumentu, prawda. A więc warto znać historię także naszego długu i wypłacania tego długu wobec nauki europejskiej, bo najpierw musieliśmy się czegoś nauczyć, żeby potem móc uczyć innych, żeby tworzyć coś razem z innymi, co zmienia postać świata na wygodniejszy, lepszy, doskonalszy. Także ważnym obszarem, o którym nie wolno zapomnieć, a który znów jest spychany świadomie do jakiegoś wora polskich kompleksów, jest polska przedsiębiorczość i zdolność do pracy gospodarnej, do pracy solidarnej. Mit o Polnische Wirtschaft, o polskiej niezdolności do robienia czegokolwiek skutecznie razem, poza umieraniem i zabijaniem, jak przypomniał pan profesor Jan Tomasz Gross, mamy się zastanawiać tylko nad tym, czy zabiliśmy więcej Żydów w czasie II wojny światowej, czy jednak Niemców. Otóż no myślę, że warto poza ten fałszywy dylemat wyjść, oparty na fundamentalnym kłamstwie historycznym, i przyjrzeć się innym obszarom wkładu Polaków w historię własną i innych narodów. Akurat teraz mijamy niepostrzeżenie dwie bardzo ważne rocznice, które mogły nam to uświadomić. Jedna minęła w zeszłym tygodniu, to była 90. rocznica założenia Gdyni. Gdzie jest Gdynia III RP, można zapytać. Gdzie jest taki sukces, może w ogóle drugi taki sukces w historii, całej historii Polski, jak to zbudowanie od podstaw największego portu na Bałtyku w ciągu zaledwie 10 lat i nowoczesnego, pięknego miasta, jednego z najpiękniejszych nad Bałtykiem. Jakoś no, nie zdążyła, że tak powiem, nowa ekipa rządząca przygotować się do tej rocznicy, ale myślę, że tego rodzaju pamięć powinniśmy także kultywować i ożywiać. Czy powołane z kolei 200 lat temu, w 1816 roku, z inicjatywy Stanisława Staszica, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej w Nieszczęściach i Wypadkach Rolniczych. Taka samopomoc chłopska, prawda? Pokazująca właśnie zdolność Polaków do organizacji wzajemnej współpracy w najrozmaitszych aspektach. O tym też musimy pamiętać, to musimy wydobywać w kolejnych latach, nie możemy o tym zapominać. No i wreszcie krąg także bardzo ważny i różnorodny jednocześnie. To jest krąg najrozmaiciej pojmowanej miłości do Polski. Możemy do tej miłości dochodzić przez pamięć o ofiarach, możemy dochodzić przez pamięć o wspaniałej kulturze, którą dał nam język polski stworzony w tej tysiącletniej historii, ale możemy także, czy przez polskich świętych, przez wkład Polski do wielkiej skarbnicy ducha chrześcijańskiego, przez świętego Jana Pawła, świętego brata Alberta, czy ojca Maksymiliana, czy siostry Faustyny. Ale możemy także przechodzić bardziej prozaicznymi ścieżkami. One też są otwarte, też powinny prowadzić do polskości tych, którzy nie zostali obdarowani łaską, ani nawet zrozumieniem znaczenia kulturowego chrześcijaństwa w polskiej historii. A więc można docierać przez tradycję, przez obyczaj, przez wspaniałą sztukę kulinarną, którą dziedziczymy po naszych przodkach,
nie musząc, że tak powiem, wyłącznie koncentrować się na nowinkach ze świata azjatyckiego, arabskiego czy śródziemnomorskiego, można by tak to ogólnie rzecz biorąc. Wspaniałych nowinkach wartych upamiętnienia, ale czyż nasza kuchnia nie jest skarbcem narodowej kultury? A więc różne są te drogi do zakochania się w Polsce, do zakochania się w polskiej tożsamości, do zakochania się także w polskim pejzażu i świadomości tych zmian dobrych i złych, jakie wyrządziliśmy mu przez kolejne pokolenia. Najważniejsza lekcja, jaką chciałem przekazać wtedy w czasie tego posiedzenia pod rozwagę, pod dyskusję, jest taka, że jeżeli uprawiamy politykę historyczną, to musimy oprzeć ją na trzech założeniach. Po pierwsze, na tych dwóch, które odwołują się do dwóch słów, źródło słowów, a więc polityka od polis, czyli od wspólnoty, która sama się rządzi, która sama próbuje decydować, na ile to możliwe, o swoim losie, która zmierza do przynajmniej autonomii w burzy sił zewnętrznych, które nami targają zawsze w historii. I polis oczywiście jest wspólnotą obywateli, ludzi, którzy właśnie chcą brać udział w tym samorządzeniu. Druga kwestia to jest, czy drugie założenie opiera się na słowie historia wprowadzonym do języka naszego przez Herodota 2500 lat temu. To znaczy badanie, poznawanie, opisywanie i czerpanie przyjemności z przeszłości, z wydarzeń minionych. Otóż jeżeli czujemy przynależność do jakiejś wspólnoty i jeżeli uważamy, że przeszłość ma dla niej jakieś znaczenie, jeżeli chcemy tę przeszłość potraktować jako, jak to się dzisiaj mówi, zasób, albo może powiedzmy dokładniej, zasób lekcji do przemyślenia, do przerobienia, do refleksji, to wtedy znaczy, że jesteśmy gotowi prowadzić politykę historyczną. Ale jest jeszcze trzecie założenie, bez którego polityka historyczna nie ma sensu. Założenie, które myślę powinno ostatecznie dotrzeć do każdego i w którymś momencie do każdego dociera. To jest założenie, że nie jesteśmy sami. Dzisiejszy człowiek bardzo często ulega pokusie przekonania, że żyje sam, że liczy się tylko on, liczę się tylko ja w tej chwili, w której myślę o tym, w której odczuwam. Liczy się tylko ta chwila i liczę się tylko ja. Wszyscy inni są instrumentami dla moich potrzeb, dla moich nienasyconych apetytów konsumpcyjnych. Świat jest do skonsumowania, a ja jestem jedynym liczącym się konsumentem. Ta postawa oczywiście wyklucza relacje etyczne z kimkolwiek, ale prawda jest taka, że o rzeczywistości, że nie żyjemy sami i że żyjemy zarówno we wspólnocie, można powiedzieć, horyzontalnej naszego czasu, wśród innych ludzi, którzy żyją tu i teraz, z niektórymi z nich spotykamy się, ocieramy się o siebie, korzystamy wzajemnie z pomocy, ze współpracy, albo sobie przeszkadzamy, dokuczamy czasem, zabijamy się nawzajem. I od tego aspektu rzeczywistości, można tak powiedzieć, właśnie horyzontalnego współistnienia wielu ludzi nie możemy uciec. I tu pojawia się właśnie kwestia wspólnoty. Czy są inni, z którymi nas coś łączy i na jakiej zasadzie nas łączy? Czy tylko interesu, czy także wspólnoty pewnego ducha? Bardzo pięknie o tym duchu mówił pan dr Radosław Żurawski-Grajewski na tym spotkaniu. Również bardzo interesująco mówił, zaproszony przeze mnie, to znaczy oczywiście zaproszony przez pana prezydenta, ale za moją nieśmiałą radą, pan Adam Zamojski, który tak brutalnie krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że właśnie takie spotkania są okazją, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście pan Adam Zamojski przyszedł do gniazda faszystów, czy też do grona, w którym można podyskutować o sprawach historii Polski poważnie, biorąc pod uwagę głosy najróżniejsze, pochodzące z różnych, można powiedzieć, zestawów przekonań i z różnych perspektyw. I pan Adam Zamojski bardzo pięknie rzeczywiście mówił o polskim geniuszu, o polskim swoistym duchu, którego istotą jest wolność, którego istotą jest przywiązanie do tej wolności, jakkolwiek paradoksalnie to może zabrzmieć, przywiązanie do wolności. Ale to właśnie nas charakteryzuje przez wieki.
i to warto pokazywać. Otóż jeżeli weźmiemy pod uwagę ten aspekt horyzontalnej wspólnoty z ludźmi, którzy wokół nas są, zadamy sobie pytanie w związku z tym o relacje wspólnotowe właśnie z innymi i relacje między poszczególnymi wspólnotami, to jednocześnie musimy uświadomić sobie, że nie jesteśmy sami także w takiej wertykalnej, można powiedzieć, relacji do pokoleń, które były przed nami. Bo przecież nie my stworzyliśmy język, który mówimy, nie my stworzyliśmy miasto, przez które chodzimy, w którym mieszkamy. Często nie my, choć czasem tak jest, że to my budujemy dom, w którym mieszkamy, ale bardzo często dziedziczymy ten dom. Czy w szerszym pojęciu właśnie wpisujemy nasz dom, nawet jeśli budujemy go od podstaw, w pewien pejzaż już ukształtowany przez innych, przez tych, którzy byli przed nami. Inni zawiesili w tym naszym domu, metaforycznie rozumianym, szerzej niż tylko czasem budynek bezpośrednio, w którym mieszkamy. Inni zawiesili piękne obrazy, z których korzystamy estetycznie. Wyposażyli w kanalizację, w ten kurek z ciepłą wodą, która z niego cieknie albo nie cieknie, prawda? To zależy od tego, jak to zostało zbudowane. Wreszcie, no jeśli można użyć tutaj metafory Leopolda Staffa, pojawiło się to, co najważniejsze w domu, czyli dym z komina, czyli duch, który tę wspólnotę domową ożywia. Właśnie ten geniusz polski, jak to określił pan Adam Zamojski, czy duch obywatelski, o którym mówił pan Radosław Żurawski-Grajewski. Otóż uświadomienie sobie, że sami tego nie stworzyliśmy, że nie jesteśmy w stanie tego stworzyć sami w jednym pokoleniu, że możemy co najwyżej coś dodać i powinniśmy coś dodać do tego, co odziedziczyliśmy po pracy wielu, wielu, bardzo wielu pokoleń, to właśnie uczy nas dwóch rzeczy. Wdzięczności i zobowiązania. Bez wdzięczności wobec tych, którzy nas poprzedzają i bez zobowiązania wobec tych, którzy są wokół nas i którzy przyjdą po nas, nie jesteśmy w pełni ludźmi. I ostatecznie każdy albo prawie każdy musi to sobie prędzej czy później uświadomić. To jest istota, można powiedzieć, polityki historycznej, że ona jasno przywołuje ten aspekt ludzkiego bytowania przed oczy każdego, kto jest podmiotem polityki historycznej. Zastanów się nad tym, komu i za co powinieneś być wdzięczny. Zobacz, że jest tak wiele powodów, dla których tę wdzięczność powinieneś adresować wobec tych, którzy przed tobą byli. I pomyśl, co z tego wynika dla twoich zobowiązań. I tu oczywiście pojawia się problem martyrologii, bo właśnie te głosy ofiar wołają najsilniej i wywołują w związku z tym największy opór, co poczuliśmy najmocniej, najbrutalniej przy okazji tragedii smoleńskiej, kiedy z tak, można powiedzieć, dziką, nienawistną, nieludzką nawet powiedziałbym wrogością, przyjęto samo przeżywanie żałoby i wezwanie do jej uszanowania. Dlaczego? Bo ci, którzy nie czują się związani ze wspólnotą historyczną, czują jednocześnie, że najmocniejszym etycznie wezwaniem, które ma do dyspozycji wspólnota, jest właśnie wezwanie płynące z ofiary, z tego, co właśnie określa słowo patos. Otóż cała sztuka polityki historycznej, tu już dopowiadam to, na co nie było czasu na spotkaniu u pana prezydenta, sztuka polega na tym, by tak jak to Arystoteles w swojej poetyce sformułował, gdzie patos jest jednym z trzech składników fabuły, opowieści dramatycznej. Żeby tak jak u Arystotelesa patos, czyli opowiadanie wydarzeń tragicznych, bolesnych, takich, które wywołują nasze głębokie moralne poruszenie, żeby prowadził przez anagnorizis, to jest drugi składnik fabuły, czyli opowieści, a anagnorizis znaczy po grecku rozpoznanie, żebyśmy rozpoznali przez ten wstrząs zetknięcia z tragedią, z patosem, z ofiarą, że jednak należymy, że jednak mamy obowiązek, że jednak nie można przejść wobec tego obojętnie i że zło, ofiara, śmierć to nie jest coś, co się zamknęło w historii, ale to jest coś, co niestety wraca do nas. To jest część ludzkiej historii, która się nie skończyła. I myślę, że paradoksalnie, jakkolwiek nie jest to powód do wielkiej radości,
Ale dzisiaj dużo łatwiej to tłumaczyć niż jeszcze kilka lat temu. Świat znowu stał się bardziej dramatyczny. Świat w sposób nie dający się już podważyć obalił tę niezbyt trafioną hipotezę Francisa Fukuyamy z 1989 roku o tym, że historia przez duże H się skończyła. Historia ani przez małe, ani przez duże H na pewno się nie skończyła. Toczy się walka różnych zasad współistnienia, chaosu z porządkiem. Toczy się walka, w którą jesteśmy wciągani, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Nie da się, tak jak pani premier Kopacz jeszcze kiedyś mówiła, zamknąć gdzieś w łazience czy w kuchni od świata, odciąć od jego hałasów i niepokojów. Niestety. I drugi aspekt tej nierzeczywistości, którą nam wmawiano, także został podważony w ostatnim czasie, a mianowicie ten aspekt, na podstawie którego budowano poczucie wstydu i odrzucenia polskiej historii, a mianowicie, że ta historia była nieudana, zła i że dzielimy tę złą historią z całą wschodnią połową Europy, a że to, co dobre, wzorcowe, modelowe, nie tylko było, ale jest i będzie na Zachodzie, i że to powinniśmy naśladować, ten aspekt znów boleśnie jest dzisiaj sfalsyfikowany. To nie znaczy, że nie mamy w historii bardzo wielu rzeczy do zawdzięczenia temu, co przyszło do nas najpierw z południa, a potem z zachodu. Oczywiście, wzorce rozwojowe były tam i były to wspaniałe wzorce, wspaniała kultura, ale dzisiaj widzimy załamanie tych wzorców i tej kultury, silniejsze na zachodzie, bardziej widoczne na zachodzie może nawet niż u nas. I ten kryzys, kryzys moralny przede wszystkim, niemałej części, nie całych, ale niemałej części społeczeństw zachodnich, no nie da się już zakryć żadną przesłoną medialną. Takim przesileniem była oczywiście sprawa gwałtów w Kolonii, gdzie istotą problemu nie były same gwałty. Istotą była próba przez kilka dni udawania, że nic się nie stało, że nie ma problemu. Próba sił między polityczną poprawnością a rzeczywistością. Rzeczywistość jak zawsze ostatecznie wygrała. Nie da się jej w dłuższej perspektywie przesłonić. I ta rzeczywistość pokazuje, że historia się nie skończyła. I że wobec tego nie da się odwrócić ani od wspólnoty, można tylko zastanawiać się nad jej znaczeniem, nad sposobami znalezienia w niej miejsca, które możemy zaakceptować, ani nie można odwrócić się od historii. I wokół tych zagadnień, poza panem Adamem Zamojskim, wypowiadał się jeszcze jako czwarty główny mówca pan profesor Wojciech Roszkowski, który w szczególności skupił swoją uwagę właśnie na zjawisku politycznej poprawności zachodniej, która buduje negatywną wizję historii w ogóle, nie tylko polskiej. To nie jest polityczna poprawność zwrócona przeciwko Polsce. To jest polityczna poprawność zwrócona przeciwko wszelkim historiom narodowym w Europie, niemieckiej, francuskiej, angielskiej, budująca fałszywe założenie, że to, co dobre, zaczyna się po 1945 roku. Dopiero od wznoszenia ze zgliszcz po II wojnie światowej, zgliszcz, które podsumowują całość dorobku kulturowego, historycznego Europy. Otóż wielokrotnie już o tym mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze. To, co najwartościowsze, najwspanialsze w kulturze europejskiej powstało przed 1945 rokiem, a nie po 1945 roku. I to, na co zwrócił uwagę, nie pamiętam już, czy pan prezydent, który kilkakrotnie w tej dyskusji zabierał głos, czy któryś inny z mówców, jest uderzające choćby na banknotach euro. Tam nie ma żadnego nawiązania do żadnej kultury ani żadnej historii. Tam nie ma Mozarta, Bacha, Szekspira, czegoś, czym Europa miałaby pełne prawo się pochwalić. Tam nie ma nawet katedry gotyckiej, czy choćby jakiegoś renesansowego zabytku. Tam są elementy architektury, które do niczego nie pasują, które nie są żadnym stylem. Są wydumaną symboliką abstrahującą od jakiegokolwiek realnego doświadczenia historycznego i od fenomenalnego, wyjątkowego w skali globalnej dorobku kulturowego Europy. To jest jakby symbol
I oczywiście żadnej twarzy, żadnej, niczyjej twarzy. I to zjawisko, mam wrażenie, ulega przesileniu. Zastanawialiśmy się nad tym, czy te warunki, które tworzy bardzo agresywna polityka historyczna Unii Europejskiej, antynarodowa z założenia, jest rzeczywiście trudnym do przezwyciężenia problemem dla kraju, który chce podjąć dopiero mądrą, roztropną, łączącą nas z Europą, a nie oddzielającą od Europy politykę historyczną, czy też nie należy się aż tak bardzo tą polityczną poprawnością przejmować. Pan prezydent był pełen optymizmu. Uważał, że właśnie ten kryzys jest dobrym momentem, żeby wprowadzić w takich właśnie warunkach rozchwiania tego modelu, zderzenia tego modelu fikcyjnej tożsamości europejskiej, posthistorycznej z rzeczywistością, żeby wprowadzić dobrą, mądrą opowieść o polskiej historii do opowieści europejskiej. Przepraszam, że się rozgadałem, ale chciałem zdać sprawę z tego. Oczywiście mógłbym bardziej drobiazgowo streszczać głosy bardzo wielu dyskutantów, bo kilkanaście osób, czy może blisko 20, brało udział w tej dyskusji. Kilkanaście nie zdążyło wziąć udziału, o co na pewno będą, że tak powiem, pretensje pod adresem pana ministra Łopińskiego, który prowadził obrady. No ale i tak trwały one o 50 minut dłużej niż planowano. Blisko 4 godziny trwało to spotkanie.